Siemanko, jestem XJ Joke i witam was w serii z glitchami na exp, sposobami na jego szybkie farmienie, czy też sposobami na zdobycie trudnych czy upierdliwych trofeów. Moi drodzy, dziś zajmiemy się scheezowaniem Parysa. Parys w grze Achilles Legends Untold, jako że ta gra jest Souls-like'em, jest bossem, który z zamysłu twórców ma nas pokonać. Lecz jeżeli to my go pokonamy, to otrzymamy złoty pucharek. Moi drodzy, trudności w jego zdobyciu dodaje też to, że Parysa możemy pokonać tylko w czasie nowej gry. Kiedy odpalimy nową grę plus, gra wyrzuca nas już po walce z Parysem. Tak więc nie ma tej możliwości, żeby przejść grę, wykoksić się, zrobić sobie po prostu mega silną postać i wtedy stanąć do walki z tym bossem ponownie. Według mnie jest to bardzo fajne zagranie ze strony twórców, ale jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Moi drodzy, ja jak zaczynałem grę, to ustawiłem sobie poziom trudności przygoda i nawet na nim Parys sprawiał mi problemy. Oczywiście, możemy też ustawić sobie poziom trudności historia, ale ja jestem na tyle pewny tego sposobu, że wybieram sobie tutaj poziom trudności wyzwanie i też dla informacji dla tych, którzy nie oglądali mojej serii Zagrajmy w Achilles Legends Untold, to poziom trudności wyzwanie jest poziomem, który pozwala nam też zdobyć inne trofeum, czyli ukończenie gry na poziomie Heros. Więcej o tym dowiecie się też oglądając 49. odcinek z mojej serii Zagrajmy w Achilles Legends Untold. A teraz wracajmy do samego Parysa. Moi drodzy, właśnie, żeby go pokonać, tutaj oczywiście trzymamy tarczę w górze, ale staramy się też trzymać blisko samego Parysa. Podbiegamy do niego, klikamy R2, żeby go powalić i atakujemy. O! Kilka ataków, kiedy ten wstaje, klikamy kwadrat, żeby go ponownie powalić, odczekujemy i atakujemy dalej. Z racji tego, że ten boss ma dosyć dużo życia, to po prostu przyspieszę tutaj te akcje. Thank you.
No i, moi drodzy, udało się, no... Nie był to oczywiście perfekcyjny run z mojej strony i wykorzystałem wszystkie 8 fiolek. Mogłem to zrobić oczywiście znacznie lepiej, aczkolwiek w każdym razie i tak dzięki temu sposobowi, tak jak widzieliście, trzymając tarczę w górze, po prostu wystarczy wyczekać odpowiedniego momentu, aby zacząć podbiegać do Parysa. O, NG Plus zaczynamy w tym momencie. Od tego momentu. Kolejna sprawa właśnie. Wracając do sedna. Odczekujemy, aż oczywiście Parys wykona swoją serię ataków, wtedy do niego podbiegamy. Klikamy R2, czyli silny atak, żeby go powalić, kilka ataków. Dodatkowy kopniak, żeby znowu go powalić, znowu kilka ataków, odskakujemy. Możemy też oczywiście nawet trzymać cały czas tarczę w górze i po prostu w odpowiednim momencie podejść do Parysa, albo go po prostu przyprzeć do muru, zapędzić w kozi róg i wtedy użyć kopniaka, zadać kilka obrażeń, wycofać się i w ten sposób grać jeszcze bezpieczniej. Aczkolwiek z podniesioną tarczą Achilles porusza się znacznie wolniej i nie może biegać. Ten sposób jest też troszeczkę ryzykowny, ponieważ w czasie biegu jesteśmy odsłonięci, ale jesteśmy w stanie zadać też więcej obrażeń i może też nam wejść obrażenia krytyczne z silnego ataku. Tak więc, moi drodzy, może w moim wykonaniu teraz nie było to perfekcyjne zagranie, ale w każdym razie sposób, mam nadzieję, że ułatwi wam walkę z tym przeciwnikiem. Zawsze możecie też zmienić poziom trudności i mimo wszystko wykorzystać ten sposób, aby po prostu jeszcze łatwiej zdobyć to trofeum. Moi drodzy, po więcej tego typu poradników zapraszam do śledzenia mojego kanału, zapraszam do jego subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, oceny tego odcinka, jak i zostawienia jakiegoś komentarza. Zapraszam też Was do obejrzenia innych poradników związanych z tą serią, jak i obejrzenia sobie też ogólnie całej serii Zagrajmy w Achilles Legends Untold na moim kanale. Moi drodzy, zapraszam też Was do obejrzenia innych serii Zagrajmy, które już na swoim kanale opublikowałem, jak i do obejrzenia sobie serii poradników Warframe. Zachęcam do bycia na bieżąco ze wszystkim, co u siebie publikuję i dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć!